każde słowo oraz za osobiste świadectwo życiowe Ojca. Pierwszy raz w życiu miałem okazję i to szczęście, żeby słuchać kapłana, który tak prawdziwie potrafi oprzeć swoją naukę o przeżycia, o doświadczenia, o właśnie takie osobiste doświadczenie życiowe, który nie wstydzi się emocji. Za to serdecznie Ojcu dziękujemy. Mamy nadzieję, że osobiście Ojca słowa bardzo nas dotknęły i myślę, że pozostaną z nami na dłużej. Te wszystkie słowa, o których i świadectwo, o którym Ojciec mówił, widać, że jest ugruntowane na takich fundamentalnych wartościach życiowych, jakie jest właśnie rodzina, rodzicielstwo, dom, relacje, miłość. I tak mi się wydaje, że to jest właśnie takie przesłanie dla nas w tych misjach świętych, żebyśmy na nowo sobie o tym przypomnieli, uświadomili to sobie. Dziękujemy, że przypomniał nam Ojciec o tym, że powinniśmy się cieszyć, że mamy kapłanów, którzy czasem są, jacy są, ale ważne jest to, że mamy ich dziś, że posługują nam, że nie brakuje nam właśnie tych rąk. Także serdecznie dziękuję i życzę Ojcu zdrowia, Ducha Świętego,